Przygody Harry'ego Pottera i jego przyjaciół teoretycznie zakończyły się wraz z 7 tomem sagi, ale nie zabija się kury znoszącej złote jajka. Obok filmów, książek rozszerzających uniwersum czy sztuki teatralnej pojawiły się również gry wideo. W tym materiale zrobimy sobie ich krótki przegląd. Zaczniemy od serii głównej, można powiedzieć kanonicznej, a potem zajmiemy się tymi nieco mniej znanymi produkcjami. Jest tego całkiem sporo, więc zaczynamy. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Deweloperzy poszli po najmniejszej linii oporu i ponieważ Harrym Potterem najbardziej fascynowały się dzieci, przerobili pierwszą część na prostą, infantylną platformówkę. Wydarzenia znane z filmów i książek stanowią jedynie tło i pretekst do tego, by zmusić gracza do eksploracji kolejnych lokacji. Chociaż eksploracji to w tym przypadku niewłaściwe słowo, ponieważ gra jest liniowa. Aha, no i jest jeszcze Quidditch. Wspominam ją dobrze, ale chyba głównie ze względu na sentyment. To prosta w swej konstrukcji, przyjazna dla dzieci platformówka. Nic więcej. Harry Potter i Komnata Tajemnic. Gra bardzo podobna do części pierwszej, z tym, że nieco bardziej otwarta. Lokacje są większe, można więc w niewielkim stopniu pozwiedzać Hogwarts, chociaż nie jest to wierna kopia zamku znanego z filmu. Poza tym, to samo co w Kamieniu Filozoficznym. Skakanie po platformach, proste zagadki i zbieranie kolorowych fasolek. Harry Potter i Więzień Azkabanu. Postęp technologiczny, ale jeśli chodzi o mechanikę, bez rewolucji. Wciąż zajmujemy się eksploracją, szukaniem ukrytych przejść, zbieraniem znajdziek i rozwiązywaniem zagadek logicznych. Prawdziwe zmiany przyniosła dopiero część czwarta. Harry Potter i Czara Ognia. Gra z bardzo przystępnej, familijnej platformówki zmieniła się w liniową grę, bo ja wiem, akcji. Nie zabrakło co prawda elementów platformowych i prostych przestrzennych zagadek, ale większy nacisk położono na walkę, głównie z różnego rodzaju magicznymi stworami. Trójka głównych bohaterów jest praktycznie nierozłączna, stale ze sobą współpracuje i twórcy ten fakt wykorzystali, implementując kooperację. Nie nazwałbym Czary Ognia dobrą grą wideo, ale po trzech bardzo dziecinnych częściach Harry'ego byłem ze zmian zadowolony. Harry Potter i Zakon Feniksa. Moja ulubiona obok Księcia Półkrwi część serii. Poważniejsza, bardziej stonowana i powolna, ale co najważniejsze, pozwalająca bez żadnych ograniczeń eksplorować pięknie odwzorowany Hogwarts. A przecież tego właśnie pragnie każdy fan Harry'ego Pottera. Powałęsać się spokojnie po zamku. Na uwagę zasługuje też zupełnie nowy system rzucania zaklęć wymagający wykonywania myszką określonych ruchów. W zależności od czaru należało na przykład przejechać nią do góry albo zrobić pętlę. Jasne, gra nie była zbyt dynamiczna i po jakimś czasie zaczynała nudzić, ale moim zdaniem był to krok w dobrą stronę. Harry Potter i Książę Półkrwi. Rozwinięcie schematu znanego z Zakonu Feniksa. Po dłuższej przerwie powrócił Quidditch, ale cała zabawa sprowadza się do przelatywania przez lewitujące w powietrzu gwiazdki pełniące funkcję checkpointów. Dużo większy nacisk niż wcześniej położono na pojedynki oraz wytwarzanie eliksirów. Gra prosta, bezstresowa, nadal niezbyt szybka, ale przyjemna. Eksploracja Hogwartu i okolicznych terenów potrafi dostarczyć wiele radości. Harry Potter i Insygnia Śmierci, część pierwsza. Seria wykonała kolejny drastyczny zwrot i ze spokojnej gry z otwartym światem zmieniła się w magiczną podróbę Gears of War. Nie przesadzam. Liniowe etapy, system chowania się za osłonami, a zamiast karabinu maszynowego, maszynowa różdżka. Okej, przyznaję, że jest kilka momentów nastawionych na eksplorację i skradanie. Kamera przeskakuje wtedy na widok FPP, a gracz może sobie pozwiedzać kilka malutkich, zamkniętych lokacji, takich jak na przykład dom przy Grimoald Place 12. Zwiedzanie w takiej formie jest nudne, magiczne strzelaniny drewniane i nużące. Deweloperzy się ewidentnie pogubili. Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga. Ostatnia część ekranizacji, tak wiem, że nie ma takiego słowa, książek pani Rowling.
Gameplayowo jest to dokładnie to samo co Insygnia Śmierci część pierwsza. Magiczna, liniowa strzelanka z różdżkami zamiast karabinów. Z tym, że wiecie, nie strzelanka w stylu Call of Duty, gdzie dużo się dzieje, misje są dość różnorodne, czasem dostajemy jakąś nietypową broń, czasem kogoś gonimy, czasem uciekamy. Nie. Tutaj przemy przed siebie wąskim korytarzem, chowamy się za osłonami i prujemy tymi samymi zaklęciami do setek śmierciożelców. Nuda. Mistrzostwa świata w Quidditchu. Gra sportowa osadzona w świecie Harry'ego Pottera. Serio. Nie będę opowiadał, czym jest Quidditch, bo jeżeli oglądasz ten materiał, to na pewno wiesz. Wirtualne Mistrzostwa Świata w Quidditchu to naprawdę grywalna i ciepło wspominana przez graczy zręcznościówka. Dzieje się dużo, dookoła śmigają aż 4 piłki, a pokierować możemy nie tylko reprezentacjami krajowymi, ale również drużynami z Hogwartu, z Harrym czy Malfoyem w składach. Szczerze mówiąc, dziwię się, że nikt nie zabrał się za kontynuację. Pierwowzór z 2003 roku nadgryzł już ząb czasu, a sam chętnie bym zagrał w porządny, rozbudowany remake. Fikcyjne krajowe ligi, reprezentacje, puchary. Drogie EA, pomyślcie o tym. LEGO Harry Potter Creator. Myśleliście, że klockowa adaptacja Harry'ego pojawiła się na rynku dopiero w 2010 roku? Otóż nie. Creator zadebiutował w roku 2002. Przyznam szczerze, że nie miałem pojęcia o istnieniu tej gry. Nie bez przyczyny, bo wygląda to kiepsko. Zagadki logiczne, bardzo prosty system budowania, gra zdecydowanie tylko dla dzieci. I to tych mniej wybrednych. LEGO Harry Potter, lata 1-4. Klasyczna zręcznościówka firmowana logiem LEGO. W ostatnich latach wyszła tego cała masa. Indiana Jones, Gwiezdne Wojny, Batman, na pewno wiecie o co chodzi. Jak sama nazwa wskazuje, gra przedstawia historię znaną z pierwszych 4 tomów książki. Przedstawia jak to LEGO w sposób bardzo luźny i humorystyczny. Jeżeli ktoś lubi taki schemat rozgrywki i konwencje, na pewno będzie zadowolony. LEGO Harry Potter, lata 5-7. Nie ma o czym mówić, dokładnie to samo co w poprzedniej odsłonie, z tym, że w tle przewijają się wydarzenia znane z Zakonu Feniksa, Księcia Półkrwi oraz Insygniów Śmierci. Harry Potter for Kinect. Zbiór prostych minigierek ruchowych wykorzystujących możliwości Kinecta. Czasem trzeba rzucić zaklęcie wykonując odpowiedni ruch ręką, czasem przygotować eliksir, innym razem uniknąć maczugi trolla. Gra wykorzystuje różne epizody z życia Harry'ego, więc zobaczymy momenty znane zarówno z Kamienia Filozoficznego, jak i Insygniów Śmierci. Wonderbook Księga Czarów. Wynalazek jeszcze dziwniejszy niż Harry Potter na Kinecta. Wonderbook to gra, do której uruchomienia niezbędne jest PlayStation Move. Dzięki kamerce i książce zawierającej specjalne wzory, widzimy na ekranie telewizora coś, co twórcy nazywają dumnie rzeczywistością rozszerzoną. Generalnie rzucamy zaklęcia wymachując PlayStation Move'em. Wonderbook Księga Eliksirów. Dokładnie to samo, co w Księdze Czarów, z tym, że zamiast rzucać zaklęcia, ważymy eliksiry. I to by było na tyle. W przypadku 3 pierwszych odsłon serii deweloperzy zrobili dokładnie to, co twórcy wszystkich gier na podstawie filmów familijnych w tamtych czasach. Shrek, Epoka Lodowcowa, Madagaskar, Harry Potter, wszystko jedno. Robiło się prostą platformówkę. Ja to rozumiem. Wiadomo, że na pierwsze części Harry'ego do kin waliły głównie dzieciaki, to dla nich przygotowywano podobne gry. Potem sytuacja nieco się zmieniła. Dorastali główni bohaterowie, filmy stawały się coraz poważniejsze, za nimi poszły gry wideo. Seria przeszła daleką drogę. Od prostych, infantylnych platformówek, przez bardziej stonowane tytuły oparte na eksploracji, aż po magiczną strzelankę. Szkoda tylko, że były to typowe, growe adaptacje filmów. Nieszczególnie dopracowane, przemyślane i rozbudowane. W końcu to Harry Potter. Ludzie i tak kupią, a bezkrytyczni fani uznają, że to najlepsze gry wideo w historii. Ale teraz, po latach, marzy mi się, aby jakieś studio podeszło do tematu raz jeszcze, na poważnie. Aby zrobiło wysokobudżetową, filmową adaptację przygód Harry'ego Pottera. Przecież w tych książkach jest wszystko. Pojedynki, pościgi, poszukiwania, zagadki. Można z tego zrobić fenomenalną grę przygodową. A jak wy to widzicie? Która część serii podobała wam się najbardziej? Dajcie znać w komentarzach.
Dzięki za uwagę i do usłyszenia.